And there are... No dobra, dobra. To jest PKP, idź pan. Ale ostrożnie! Przepraszam, że przeszkadzam. Możemy chwilę pogadać? Ja jestem sam. Pomyślałem, że mogę ci zaufać. W tym pociągu są strasznie brudne zasłonki. I trzeba je uprać, a ja sam nie dam rady. Pomyślałem, że może mogłabyś mi pomóc. Kiedy? O północy. Cieszę się, że się zgodziłaś. Paweł, jestem. Masz może gumę? Mam. To twoja walizka? Moja. Jak mi dasz jedną gumę, to ci pomogę z tą walizką. Dzięki. Dam sobie radę. Dam sobie radę. Wypierdalaj! Mam cię dosyć, gnoju jeden. No i czego jedzie? Czego jedzie? Wypierdalaj, powiedziałam, no! Zabieraj te swoje pierdoły! Zabieraj! No i jazda. 3 tygodnie to za długo. Czego jedzie? Czego jedzie? Powiedziałam ci, wypierdalaj to wypierdalaj, no! No już! Kolejna łajza. Co ty tam masz? Ubrania. Na co ci tyle ubrania? Przeprowadzam się. Spokojnie, spokojnie, pomogę ci. A gdzie jest twój bagaż? To na co mi bagaż? No jak to? No jak się będziesz chciał przebrać, to nie będziesz miał w co. Dam sobie radę. Chyba nie przyjdzie. Przyjdzie, przyjdzie. Nie przyjdzie. Trzymaj się! Zostawiłam czapkę w pociągu. Ale dlaczego?
mogę z tobą zaczekać. Podoba mi się tutaj. A tobie? Jeszcze nie wiem. Dziewczyno, stąd trzy razy dziennie odlatuje samolot do Nowego Jorku. Umówimy się na wieczór? Bardzo mi miło, Paweł. To dobrze. Znajomy? Nie, chłopak z pociągu. Na razie. Mam na imię Andrzej. Ja Wiktoria. Wika? Nie, Wiktoria. Łajsa. Słucham? To nie o panu. Mam na imię Andrzej. Dzień dobry. Proszę pani, mam prośbę. Mogłaby pani puścić tę kasetę? Tak, jasne. Do kwiatów jest jeszcze piosenka. Jestem czarodziejem. Jego na świecie tęsknoty, uśmiechów, radości. Lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie ma niebieskich róż. Ja znam takie oczy. Panie Jacku, ja nie chcę się powtarzać, ale ściera jest do pucowania, rozumie pan? Proszę pucować, pucować, pucować. I żeby to się więcej nie powtórzyło. I do roboty. Coś podać? Dwie kawy poprosimy. Nie, nie. Jedna kawa i dla mnie sok. Soczek. Dziękuję. Ale zmarzłem. Coś się stało? Nie, dlaczego? No cześć, bracie. Przyjechałem. Widzę. To szef? Ta szmata? Sprzedawca. Myślałem, że ty jesteś sprzedawcą. Jakoś nie.
ale będę. Poczekaj trochę, ja kupię cały ten salon. Okej. Załatwiłeś sprawę? Jaką sprawę? Miałeś mi tutaj załatwić pracę. Sam musisz pogadać. Ej, zaraz. Umawialiśmy się inaczej. Ody, ile razy ci mówiłem? Nie bądź taki pistoleci. Wiesz, że mnie kosztowało czasu, żeby się tu zahaczyć? Przestań, przecież jesteś szmatą do podłogi. Nie do podłogi, tylko do samochodu. A to już jest coś. Dobra. Gdzie jest ten szefuncio? Nie ten szefuncio, tylko pani Gębalska, właścicielka. Z szacunkiem, rozumiesz? Musisz okazać szacunek. Ta? Jak? Normalnie. Podchodzisz, mówisz grzecznie, o co chodzi. Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Ja bym chciał u pani pracować. Wiem, wiem, wiem. 100 razy mi mówiłeś. To gdzie ona jest, ta, jakiej tam? Nie ta, tylko pani Gębalska, właścicielka. Z szacunkiem. Jacek, koniec wakacji! Już, już, już idę. Kurwa, co za szmaciarz. Słuchaj, nie ma jej teraz, spróbuj za 2 godziny. Lecę, bo naprawdę będę miał przestanek. Masz pozdrowienia od pani Grażyny. Dzięki, ja. A co w ogóle w domu? Nie wiem. Przecież wyszedłem tydzień temu. Ubierz się porządnie. Tylko pamiętaj, nie wydaj wszystkiego. Stary, naprawdę muszę lecieć. Myślałem, że jesteśmy kumplami. Nie płacą mi za kumpli. No to cześć. Masz. Pod tym adresem trzeba wyprowadzić psa. Każdy spacer trwa 30 minut i bierzesz piątaka. Sprawisz się, dostaniesz kolejny. Stoi? Przyjdę za 2 godziny. Pogadasz z właścicielem? Cześć. Ja znam takie oczy niebieskie i duże. Tam dziękuję bardzo. Swój lazur składali od lat. Aha. Poczekaj. To są klucze. Na kartce jest adres. A ja muszę wrócić do firmy. Muszę dokończyć projekt po prostu i przyjadę do ciebie koło 7. Dobrze? Weź taksówkę. Co, mam na ciebie czekać, tak? A ulica nazywa się Nowolipki. Ładnie. Spodoba ci się, zobaczysz. Mhm. Kumpel mi obiecał, że załatwi ci pracę. To będzie jakieś rysowanie, to nie jest nic wielkiego, ale to są jakieś takie rzeczy. Ja nie po to tutaj przyjechałam. Macie dziecko, tak? Co to jest za pytanie? Tak, mamy. Jedno. Chłopca. Chcesz zobaczyć? Podoba ci się? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że masz dziecko? A co to zmienia? Bardzo ładny. Podobny do ciebie. Tak, ale usta ma po matce. Myślałam, że... Przepraszam. Klara! Zaczekaj! Nie dotykaj mnie! Chłopiec czy dziewczynka? Słucham? No, chłopiec czy dziewczynka? Oczywiście, że dziewczynka. A, od razu widać. Ma na imię Wenecja. Ładnie.
Tak. Zrozumiałem, dobra. Tak jest, tak. Okej, cześć. Twój szef? Co? Nie. To ja jestem szefem. Bileciki do kontroli? Słucham? Bileciki mówię do kontroli. Nie mam. To będziemy musieli wysiąść. Możesz jechać trochę szybciej? Po co? A w ogóle to dokąd jedziesz? Do Warszawy. A dokładnie? Do Gdyni. Znaczy, na dworzec. Podrzucę cię gdzieś na przystanek. Wlepisz coś do centrum, dobrze? Co się stało? Nic się nie stało. A co pani myśli, że ja jestem szczęśliwy? Ale przynajmniej się nie marzę. Jak baba. Ale ja się marzę. Co z tym biletem? Bilety nie są najważniejsze. Wie pani, że ja od razu po twarzy poznałem? Ja znam ludzi. Ja to już tyle pracuję, że w pewnym sensie można powiedzieć, że ja jestem prawie psycholog. Wie pani co? Niech pani nie płacze. Bilecików nie ma? Pieniążków też nie ma? Cholera. To co my teraz zrobimy? Wszystko mi jedno. To może pójdziemy na kawę, co? Ja stawiam. No to może nie. Wie pani co? Niech pani na siebie uważa. Bileciki do kontroli. No to cześć. Cześć. Ta. Skąd ja mam wiedzieć, jak go pierwszy raz na oczy będę widział? Nie wiem, tak. Dziewczyna jest konieczna, tak. Skąd ja ją teraz wezmę? Mam cię ją wyczarować? Dobrze, wyczaruję cię ją, masz to u mnie. Tak. Dobrze, masz to u mnie. Tak, cześć. Co ci się stało? Tańczę! Na przystanku? Flamenco! Hiszpański taniec? No to co? Słuchaj, podrzuca cię na dworzec centralny, dobrze? A tobie co się stało? Przed chwilą się śpieszyłeś. Pomożesz mi załatwić jedną sprawę, ja cię podrzucę na dworzec, okej? Okay? Ale jak? Wsiadaj, wszystko wytłumaczę po drodze.
Naprawdę mówisz po niemiecku? Jein. Co mówisz? Hej. Hej. My name is Giuseppe. My name is Clara. Could you make a photo with that? Okay. Let's go. Kurczę, jesteśmy spóźnieni. Musimy być za 10 minut w hotelu. A jakbyś się z nim dogadał beze mnie? Jakoś. Thank you very much. Thank you. How is happiness in Japanese? Fushigi. Fushigi. Thank you. Bye. Bye. Przepraszam pana bardzo. Nie wie pan, gdzie to jest ulica Długa? Przepraszam, jaka? Długa. A to nie jest tamta? Nie no, tamta to jest Solidarności. To chyba nie wiem. No jak to chyba? Albo pan wie, albo pan nie wie. Ja bardzo pana przepraszam. Naprawdę nie wiem. Teraz wszystko jest jakieś takie. To do widzenia. A nie wie pan przypadkiem, gdzie jest przystanek 111? Kiedyś tutaj był. Nie wiem. Widać, przenieśli to. Przepraszam. Do widzenia. W sprawie pomocy humanitarnej dla Ruandy. Willkommen, Wigander, męczy się Ruanda, Hilfe. Możemy mówić po polsku, nie męczy się. Możemy mówić po angielsku. Do you speak English? No, I am not. Better for you. Okay, come on in. Just a jiffy, okay? Couldn't you find a better hotel? It's a good hotel. By the way, who's her? She's part of the contract. Uh-huh. She knows all what's about? Not much. Tell me, what's happening?
We have a problem. Your carriage has gone missing. How's that possible? Anything's possible. Listen, no baloney, okay? It's strictly business. I'm stuck up in this fucking hotel for 3 days. And I gotta leave for Dresden today. Tomorrow? Look. We'll find your carriage. And we'll be back here by 7 p.m. 7 p.m. I expect both of you. 7 sharp. Spotkajmy się wkrótce. Bardzo mi było miło panią poznać. That's all. Okay. Hej, co się dzieje? Mógłbym się odwieźć, tak? Trzeba. Ej! Ej, poczekaj! Stój. Co się dzieje? Masz pistolet. Mam. A ja nie. Przedmiot jak każdy inny. Spróbuj. No, tak będzie lepiej. Teraz tego będziesz nosiła. Całkiem jak u nas, nie? No ale kurwa daleko. No daleko, daleko. Ty wiesz, że ja kiedyś chciałem być kosmonautą? No. Kurde. Kosmos, stary. Kosmos to jest po prostu jakaś taka... Kurwa, jakaś kosmiczna rzecz jest, nie? No i dlaczego nie zostałeś? A, ty wiesz, kupiłem na co jakieś książki, uczyłem się o, wiesz, o rakietach, silnikach, o przyciąganiu, no bo to się trzeba oderwać. Ty, ja nawet dostałem 5 z referatu, stary. No, jedna, jedyna 5 w moim życiu, stary. Ale to jest, wiesz... To jest tak, że, wiesz, idziesz to, nie? Idziesz, czytasz... I czym więcej wiesz, tym mniej rozumiesz, no. Stary, to nawet nie wiadomo, co przyciąga. A jabłko? Ale potem to mnie jakoś zmęczyło. No jakoś to olałem. A. Mnie też wiatrak zrobili w głowie. Sobą trzeba być. Sobą. No, cześć mamo. No, wszystko dobrze, dojechałam, ciepło jest. Słońce świeci. No. Noszę czapkę, noszę. Tak, 75%. No. Mamo, jak mi będzie źle, to wrócę, tak? No. A co, tata się gniewa? Ucałuj go ode mnie. No. To będziemy w kontakcie, tak? No to słuchaj, to ja jeszcze zadzwonię, tak? Całuję cię bardzo. Pa, pa. Słyszałaś? Dzisiaj ma być trzęsienie ziemi. Masz chwilę czasu? Nie, muszę coś załatwić. Co? No nic, muszę oddać klucze.
Dobra, dobra. Oddasz później. Chodź, pokażę ci coś. Obleśny typ. Czułeś, jak on śmierdział? Naprawdę? Chyba wylał na siebie butelkę perfum. Nic nie czułem. Zresztą widziałem go pierwszy raz. A ty jakich używasz? A coś to obchodzi? Liczy się zapach, a nie nazwa. No to powiedz. Przeważnie Hipnotica di San Bento. Mogę powąchać? Bardzo ładnie pachnie. Kupiłam w Andaluzji. A ty Fahrenheita? Skąd wiesz? Mam nosa. Podobają ci się? Trochę banalne. Jak to banalne? To są dobre perfumy. Skoro ci się podobają, to dobre. To moje ulubione miejsce. Nareszcie jest ciepło. A właśnie, widzisz te kamienice? Trzecia od końca. Po prawej czy po lewej? Po prawej. No, widzę. To mojego dziadka. Mówiłeś, że nie jesteś stąd. No tak. Ale to nie przeszkadzało mojemu dziadkowi mieć kamienicę w Warszawie. W sumie tak. Trzeba będzie ją odzyskać. Jak tylko będę miał chwilę czasu, to się tym zajmę. O czym teraz myślisz? Jak byłam mała, to stawałam przed lustrem i patrzyłam na swoje odbicie. No i co dalej? No i tak stałam, tak długo patrzyłam na siebie i w końcu już nie wiedziałam, kim jestem. Nie wiedziałam, dlaczego tak wyglądam i dlaczego ci ludzie są moimi rodzicami. A czasem to się nawet zastanawiałam, dlaczego nie jestem murzynką. Było tyle tysięcy lat i tyle tysięcy ludzi. I dlaczego ja właśnie jestem w tym miejscu, w tym czasie? Dlaczego nie było mnie 2000 lat temu, albo nie będzie za 2000 lat? Dlaczego jestem teraz? I tylko teraz. Ale to nie ma sensu rozmawiać przez komórkę. Plan jest taki. Kupujemy kilka starych tankowców. Naprawdę, walają się nikomu niepotrzebne. Kupujemy je za psie pieniądze i wyprowadzamy na ocean. I tam je wszystkie łączymy ze sobą. I robimy taką wielką wyspę z tankowców. Sadzimy drzewa, prąd mamy z baterii słonecznych i zapraszamy naszych znajomych. A oni zapraszają swoich znajomych i tak sobie dryfujemy po całym świecie. Nie śmiej się. No dobra, skąd kasa? Pracuję nad tym. Muszę iść. Mam ważne spotkanie. Spotkajmy się o 15:30 przy salonie samochodowym na rondzie ONZ. Jak trafię, to będę. No to cześć. Cześć.
Chodź, Misiu. Nie, jestem zajęta. O co chodzi? Nie mam pieniędzy, mówiłam. Zresztą, czy to jest długa 20, mieszkania 17? Zgadza pan. W las. Sobie to wszystko obchodzi! Pieniędzy. Powiedziałam już, kurwa, naprawdę! Może w środę! Wyrzuć mnie na mróz, ale odpierdol się! Tutaj mieszka Ela Gołębieska. A co cię to kurwa obchodzi? Jestem jej ojcem. Przyjechałem w odwiedziny. Go bez jaj. No naprawdę, jestem jej ojcem. Dowód. Naprawdę, tatuś, co mi sierotka? Ona jest tutaj? Tu jej nie ma. A gdzie jest? Niech pan siada. Malina. Jan Gołębieski. Napisała w liście, że wynajmuje pokój u państwa Kuleszów. Muszę ją znaleźć. Przecież pan nie wie, gdzie ona mieszka. Ale pani mi powie. Mogę, ale nie muszę. Herbaty? Tak, poproszę. Ładny widok, nie? Codziennie mam tu powstanie. Na miejscu tego domu był szpital. W piwnicach. W zasadzie mój dom to grób. Około 1000 ludzi poszło w fundamenty. Masz komórkę? Słucha się. To najważniejsze. Słuchaj, szefowej jeszcze nie ma. Przyjdź za 2 godziny. No, a nie mogę zaczekać w salonie? Mówiłem ci, idź się porządnie ubierz. Śliczny piesek. Dobry. A więc jesteś sadownikiem, tak? Duży ten sad? Już sam raz, żeby mieć dużo kłopotów. Jakie kłopoty? Przecież to czysty zysk. No tak, jabłka rosną, ale nikt ich nie chce kupować. Fajny jesteś, wiesz? Mój stary to bydle. Wiesz, że próbował się do mnie dobierać? Matka musiała go przepędzić. Kurwa. Kurwa! Daj mi swój telefon. Może od ciebie odbierze. Kurwa. Odbierz, no kurde, odbierz gnoju. Jezu. Podobam ci się? Wiesz, no jestem w takim wieku, że podobają mi się wszystkie młode kobiety. Nie pytam o wszystkie, pytam o siebie. Jesteś bardzo ładna. No, Jezu, no dobrze już, dobrze! Przecież nie gryzę! Jak ci się nie podobam, to nie. Ale mam dług, 500 zł. Daj mi, a zrobię wszystko, co będziesz chciał. To żart.
propozycja. Ale to nie ma sensu rozmawiać przez komórkę. Puszczasz coś specjalnego. Co to? To jest pieśń Kotowa Wieloryby. Zadzwoń i poproś, żeby do mnie oddzwonił. Może pan do mnie odzwonić? Wystarczy? Elka też to ma? Nie, ona ma motylka tutaj. Twoja córka jest mi winna 1000. Możesz mi je oddać? Daj mi adres Elki. Oddaj mi telefon. Może pani pomóc? No gdyby pan zechciał, no bo... No nie wiem. Pomogę pani, proszę bardzo. Tak, to... Nazywa się Misio. Tak, Misiu, chodź tu. Co się panu stało? Nie, nie, nie. Pomóc panu? Dziękuję, dziękuję. Nie pamiętam.
Może umówimy się na kawę? Często tak robisz? Zdarza się. Mhm. Bardzo miły piesek, prawda? No, miły. A co z tą kawą? Jaką kawą? Przecież umówiliśmy się przed chwilą na kawę. Tak? Kiedy? Kiedy chcesz. Masz na tą kawę. Dziękuję. Zaraz. Zaraz, Amisio. Pani mnie zna? Nie, a powinnam? Szukam kogoś, kto mnie zna. Żeby mi powiedział, bo zapomniałem, gdzie mieszkam. Wszystko pamiętam doskonale, ale zapomniałem adresu mojego. Przepraszam, a nie wie pan, gdzie jest ten adres? A, to jest tu. Tam stał inny dom. Mieszkała tam moja dziewczyna. Dziękuję bardzo. Wypierdalaj. Podpierdalaj. Pasy, poczekaj. Wypierdalasz, czy jedziesz ze mną? Kurwa ty. Co tu się kurwa dzieje? Masz u mnie wakacje. Gdzie chcesz jechać? Do Andaluzji. Dobrze, że ci dałem pistolet. Misiu. Misiu, kurwa, ale jak my ją tu znajdziemy, co? Normalnie. A normalnie to jest jak? Znajdziemy, będziemy jeździć. Ty, no co ty, będziemy tak jeździć w kółko i co? Tak. Jak powiedziałem, że znajdziemy, to znajdziemy. Będzie dobrze. Ty, a wiesz, jak jest po chińsku dobrze? Nie. A to jest kobieta i dziecko. Co ty pierdoli? Słuchaj, nie pierdolę, tylko po chińsku nie ma literek, tylko są takie obrazki i takie znaczki. I akurat kobieta i dziecko równa się dobrze, stary. To skąd ty to wiesz? Wiem, bo mi powiedział Kuba. A skąd Kuba wie? Jezu, nie wiem, skąd Kuba wie. No wie, przeczytał, ktoś mu powiedział. Wie! Kuba nic nie wie. Gówno, prawda, bo Kuba wie więcej niż ty. Słuchaj, rozglądaj się lepiej, dobra? Czego chcesz? Kasy. Dawaj kasę. Nie mam. Masz, masz. Widziałem, jak kupowałeś czapkę i krawat. Dawaj. Spierdalaj stąd, złodzieju. Co złodzieju? Co złodzieju? Ja złodziej? Ty złodziej! Jakby tak nie było, to bym nie musiał. Skąd masz te pieniądze? Gówno cię to obchodzi. Jakbyś nie miał roboty, czwórkę dzieci, to byś wiedział! Hej, ty! Zaczekaj! Szefa? A gdy z jego szef? Ja jestem szef. Wyjechałbyś gdzieś na południe?
Właśnie wróciłem. Skąd? Z wakacji od brata. A ty? Ja bym chciała do Andaluzji. Gdzie? No to do Kołobrzegu. Byłem tam raz. W Andaluzji? Nie, w Kołobrzegu. Zawieźli nas z pułkiem na festiwal, w nagrodę. Byłeś w wojsku? Jasne. W jakim? W saperach. I jak było? Tak, w porządku. Właściwie w porządku. No to możesz się pomylić tylko raz. Gówno prawda, saper mieli się bez przerwy. Nie wyglądasz na żołnierza. Tak? A jak wygląda żołnierz? Bogaci faceci nie idą do wojska. Dzieci bogatych facetów nie idą do wojska. A moi starzy to kompletne zero. Mój stary do dziś nie może uwierzyć, że skończyłem podstawówkę. Patrz. Gdzie? No tam. Co? To nie ten? Mamy. Fioletowy też mi się podobał. No po co mnie tu ściągałaś? Mówiłaś, że ten jest dobry. To niech zdecyduje Amorek. Prawda, maleńki? On podejmuje najlepsze decyzje. Niestety to prawda. Zsikał się. Bierzemy ten wóz. Pani pies dokonał właściwego wyboru, to doskonały samochód. Amorek ma nosa, on zawsze pomaga mi. Prawda, kochanie? Prawda, prawda. Ale może być czek? Tak, 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 oczywiście. Panie Wijanie, niech się pan zajmie. Zapraszam państwa do biura. No nie stój jak fiut, zrób z tym coś, zanim wsiąknie w tapicerkę. Tak jest, pani Gębalska. Ta nie ta szmata, ta jest do polerowania. Dzień dobry. Pani Gębalska? Tak, o co chodzi? Paweł Nowak. Miło mi. Proszę. Bardzo mi się podoba ten samochód. Pracuje u pani jeden mój kolega. Tak, no jeszcze pracuje. No właśnie. I ja też bym chciał dla pani pracować. Naprawdę? Tak. Ja jestem bardzo dobry. To świetnie. W takim razie do widzenia. Nie, ale ja zrobię dla pani wszystko. Nie ma miejsc. Trzeba pomagać młodym. Gówno trzeba, wynocha. Ja zwiększę pani sprzedaż, zwiększę pani sprzedaż dwukrotnie, obiecuję. Pieprzaj, synku. Nie. Ja się stąd nie ruszę. Nie ruszę się stąd ani na krok, dopóki mnie pani nie zatrudni. Wyjątkowo namolne gówno. Jacek, to ty mi nasłałeś tego szczyla, tak? Znaczy, ja mówiłem, żeby on tutaj nie przychodził. Ale to twój kolega kretynie, tak? No, no tak. No to teraz weź go za kołnierz i daj mu porządnego kopa w dupę ode mnie. Ja? Czy ja bardzo panią szanuję, ale to jest mój kolega. Ja ci nie płacę za kolegów. Wykop go! Następny adres. Sorry, stary, wiesz jak jest. Co się stało? Nic. Wszystko jest świetnie. Paweł.
Co, nie wolno? Pan się zachowuje niegodnie. Pan jest złodziejem. Ja? Pan nie jest złodziejem. Jak oni tutaj traktują klientów? A gdyby nie ty, to bym tam wrócił. I co byś zrobił? No sama widziałaś. Widziałam, że leżałeś na chodniku. No właśnie. Wchodzę tam, chciałem kupić samochód, takie terenowe gówno. I pytam tego debila, czy ten ma napęd na cztery koła. On mówi, że nie ma. To pytam się, czy w ogóle mają jakiś napęd na cztery. On, że nie. I zaczyna mi wciskać tego grata. No to... Ja mu mówię bardzo grzecznie, naprawdę grzecznie, żeby sobie darował, bo nie będę jeździł takim gównem. No i wtedy mnie wykopali. Za co? Dobra, dobra, może byłem dla nich trochę niemiły, ale zasłużyli sobie na to. No i co? Z czym? Z tym samochodem. Z jakim samochodem? Z napędem na cztery koła. A no, gdyby nie ty, to bym tam wrócił i byłaby awantura. No i co? Co, co? Po co ty mi mówisz te wszystkie bzdury? Jakie bzdury? No to wszystko. To nie są żadne bzdury. Co, mam ci uwierzyć, że cię wykopali z salonu, bo nie chciałeś kupić samochodu, tak? Tak. Ty jesteś nienormalny. Sama jesteś nienormalna. Nie możesz normalnie rozmawiać! Normalnie? Tak, normalnie! Chcesz rozmawiać normalnie, tak? Proszę bardzo. Jestem z domu dziecka. Wyszedłem tydzień temu. Nigdy w życiu wcześniej nie widziałem swoich rodziców. Więc pojechałem do mojego taty, żeby się z nim zobaczyć. Żyje. Ma się świetnie. Nawet próbował być dla mnie miły. Więc wziąłem sobie od niego odszkodowanie i przyjechałem tutaj. Nie znam nikogo, nie mam gdzie spać, a mój jedyny kumpel właśnie kopnął mnie w dupę. I co? Może pójdziemy na lody? Siądź, proszę. Widzę, ma pan apetyt. Smacznego. What the hell am I supposed to do? It's a big town. You can do whatever you want. Come on, don't butcher me. The worst asshole. Whoa. I wouldn't say that to my country fellows. We are quite patriotic, you know. Słyszałem. Mój ojciec tu walczył podczas... Powstanie w Warszawie. I jak mu się podobało? Z jego opowiadań wynika, że nic się u was nie zmieniło. On mówił, niedobra kuchnia, kromne kobiety. Z wyjątkiem pani. I'm sorry, really sorry. Mój dziadek też walczył w powstaniu. Cudowne. Mój tatoż był w Wehrmacht. No i co? Wszystko się zmieniło. Może wina? Nie, dziękuję. Excuse me, can we talk business now? Waiting for 3 days. We have your carriage. Oh, let's sign the papers. No i co?
Oddałaś już te swoje klucze? Nie, ale muszę. Nic nie musisz. Słuchaj. Chcesz mieć samochód? Ale ja nie mam pieniędzy na samochód. Ale czy chcesz? Wolałabym mieszkanie. Na razie pytam o samochód. Nie wiem. Chodź, kupię ci samochód na urodziny. Ale ja nie mam dzisiaj urodzin. Masz, masz. I plan some holidays. Well? We're somewhere where the water's warm and the people are very poor. So you're happy? Everything is all right? Yeah, happy. I lost a lot of time thanks to you. Now I got to rest, man. You know, I'm gonna pay for my vacations, I think, about 5,000 euro. Pan rozumie. Im biedniejszy kraj, tym większe koszty. Do hope you're gonna cover my expenses. 20,000 zlotys is a lot of money. Sorry, I got to go. Excuse me. Okay. Zaraz wracam. Won't be long. Hello? Tak, tak. Tak. No. 20,000 proponuję. Ja się pytam, ile my proponujemy. Aha. Tak, siedzi tu. A pani nigdy nie wyjedzie? Taka piękna kobieta powinna podróżować. Na razie nie. Uroda wymaga słońca. Niech pani wyjedzie ze mną. Gwarantuję niemiecką perfekcją. A skąd pan tak dobrze zna polski? Moja żona była Polka. Z tym chłopaczkiem. Czeka na panią niewesoła przyszłość. Dlaczego? To szmaciarz. Jest miły. Męskość to siła. I bardzo realna siła. Dzisiaj to portfel. Mam inne zdanie. I niech pani się zastanowi. To jutro będę w pokoju 161. 161. Zastanowię się. Hier kommt der König. Welcher Pan? Shakespeare. Hier, Alice, hier comes the king. Muszę cię na chwileczkę wyprosić. We offer 12 grand. 15. Okay. So it's a deal? It's a deal. Well, see you later then. Sit down. Park your ass! Listen, buddy. Listen good. This kid is mine. Dig it? But why? We got an agreement. I'm very sorry, but she's my personal assistant. What? She's my personal assistant. Come on, get out of here.
Get lost. See you later. Hope so. Chodź. Nie. No chodź, chodź. Nie. Idziemy. No i który ci się podoba? No, który? Ten. Ten? Dziewczyno, to jest ciężarówka. Mnie się podoba. Chodź. Proszę. Się? Jeszcze nie wiem. Ciepło. Dobry wieczór. To jest eksponat. Proszę natychmiast wysiąść. Mogę w czymś pomóc? Tak. Tak, szukam dla pani samochodu. Na urodziny. No, najlepszy prezent dla kobiety. Już się państwo na coś zdecydowali? Tak. Nie, ale chcielibyśmy kupić samochód jeszcze dzisiaj. Ten nie jest na sprzedaż. Ale chyba będę miał coś dla pani. Proszę za mną. Gruba świnia. Podrywał cię? To o czym rozmawialiście? Opowiadał o wakacjach. Świnie. A to jest samochód dla pięknej kobiety. Nieduży, ładna linia, poduszki powietrzne, wzmocniona karoseria. Bardzo bezpieczny. To jest państwa walizka? Tak, moja. Moja żona takim jeździ, bardzo sobie chwali. Bagażnik 407 litrów, podoba się pani? Kochanie, co ty na to? No, nie wiem, nie wiem. A automat ma? Nie ma. Tak myślałam. Niestety, bardzo przyzwyczaiła się do automatu. Ale może obejrzą państwo ten model. Jest oczywiście droższy, ale to zupełnie inna klasa. Pięciodrzwiowy, dwulitrowy silnik, 137 koni, boczne poduszki, ABS, ASR. Niestety nie mamy dzisiaj automatu, ale to jest samochód, który zadowoli każdego. No tak, ale automatu nie ma. Nie ma. A tamten? Jumper. Bardzo solidna konstrukcja, wzmocnione zawieszenie, 3-litrowy silnik diesla, 127 koni, nie do zarżnięcia. Ładowność 1200 kg. Niezła przestrzeń. Żyrafę można przewieźć. Aha. Czy moglibyśmy zostać tutaj sami? Wiecie co? Weźcie tę walizkę i chodźcie ze mną. A Jumper akurat ma automat. Macie godzinę. A jak szef wróci, to udawajcie klientów, okej? Okay? Dzięki. Dziękuję. Fajny ten sprzedawca, nie? Tak. Ten był fajny.
chodzi? Dzień dobry pani, ja przepraszam, ale... Nie słyszałam, o co chodzi? Przepraszam, bo ja szukam tej dziewczyny, co tutaj mieszka. Niech pan odejdzie, bo zadzwonię na policję. Nie, niech pan nie dzwoni, bo ja jestem jej ojcem. Ojcem? No to niech pan powie, jak ona się nazywa. Gołębieska Elżbieta. A na drugie? Maria. Nawet nie wiedziałam, że ona ma ojca. Nie, pani, każdy ma ojca. Różnie to bywa. A nie wie pani, kiedy wróci? Dzisiaj to wróci bardzo późno. Ona pracuje. A gdzie? Ela zabroniła mi, żebym komukolwiek mówiła. Proszę pani, ale ja jestem jej ojcem. Pomarańcza czy pomarańcz, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Nie szkodzi, ja znajdę. Dziękuję pani. Do widzenia. Do widzenia. On chyba myśli, że my się tutaj kochamy. Pewnie tak. Fajny płaszcz sobie kupiłem. A przyglądałeś się w lustrze? Nie. Ale mam też krawat. Co się stało? Słuchaj, mogę cię o coś prosić? Tak. Nie zakładaj tego już nigdy więcej, bo wyglądasz jak pajac. Załatwione. Dwa bilety na flamenco. Zabierzesz mnie? Jasne. A to jest vetiver. Jak teraz? No teraz ładnie. Chciałbym zrobić coś wielkiego. Coś takiego. Wielkiego. Umyj słonia. Co? To nie są czasy na robienie wielkich rzeczy. Słuchaj, mam dla ciebie prezent. Dziękuję. Podoba ci się? Ciepła. Ale ja nie mam nic dla ciebie. No to powiedz wierszyk. Pokażę ci coś. Fajne. Sama to rysowałaś? Śpisz?
Dzień dobry. Ja szukam Eli. Pan usiądzie, odpocznie, ona zaraz przyjdzie. Podać coś? Może napój z imbiru? Nie, herbatę z cytryną, proszę. Podobały mi się. Co? Twoje komiksy. Mam pomysł. Wydrukujemy je i zarobimy kupę kasy. Akurat. Znowu zaczynasz. Ile tego jest? 22 tysiące. Musisz to oddać. Ale jak? Normalnie. Okej. Co dzisiaj robiłaś? Nauczyłam się, jak jest po japońsku szczęście. Tak? No i jak? Fushigi. Fushigi. Muszę lecieć. Spotkajmy się dzisiaj o 7:00. Słyszałem o fajnym miejscu, Pomarańcza. Gdzie to jest? Nie wiem. Trafię, to będę. No, to jesteśmy umówieni. Słucham pana. Szukam Elżbiety Gołębieskiej. Tak, słucham. Może ją pani poprosić? Chwileczkę, zaraz przyniosę. Osiemnasta, koniec pracy na dzisiaj. Głodna jesteś? Tak. Bardzo? Bardzo, więc dzisiaj nie jadłam. Może będę mógł cię zaprosić na kolację? Możesz. Wszystko w porządku. Ale co mi pani tutaj przyniosła? Badania lekarskie. Pan jest z sanepidu, tak? Elżbieta Gołębieska. Tak. Urodzona 3 grudnia 1976 roku w Błędowie. Zgadza się. Pani siada. Nie mogę, ja tu pracuję. Niech pani siada. Niech pani siada, no. Matka Katarzyna. Tak. Ojciec? Jan. To wszystko jest. Nie, proszę. Ale... Ale przecież to nie jest możliwe.
Ale co niemożliwe? To przecież ja. Pani jest pewna, że pani się nazywa Elżbieta Gołębieska? Nie muszę się przed panem tłumaczyć, mam pracę. Ale zaraz... Zaraz! Mam wezwać ochronę? Ja się nazywam Jan Gołębieski. I szukam swojej córki, Elżbiety Gołębiewskiej. I to na pewno nie jest pani. Ja nie mam rodziców, proszę pana. Szukam Eli. Powiedz mi, gdzie jest Ela. Jezu, powiedz mi, no. Ja naprawdę nic nie wiem. Wiem. Jestem jej ojcem, zrozum, no. Nie, ty wiesz, ja wiem, że ty wiesz. Wiesz, nie? Ja nic nie wiem, człowieku. Powiedz, proszę, no. Powiedz, no. Gdzie jest Ela, no? Człowieku, spierdalaj. Nie mów, ty, gdzie? No, spierdalaj! Idę na policję. Nie, czekaj! Gdzie ona jest? Kupiłam od niej paszport. Zamieniłeś się nazwiskami? Nie. Ona wyjechała. Dokąd? Potrzebowała 1000 euro, a ja potrzebowałam nowego nazwiska. Dokąd? Nie wiem. Mówiła, że jest sierotą. Idę na policję. Chodź! Chodź, nie uciekaj! Chodź! 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 Dziewczyny też nie ma. A lubisz dzieci? A masz rodzinę? Nie mów, chodź. To znaczy, mam brata w Australii. Thank you.
Zostaw to. Gdzie idziesz? Wracaj! 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 Stop! O co ci chodzi? O co ci chodzi? Mam mieć kłopoty przez jakiegoś gówniarza? Wracaj do samochodu i jedź... Wypierdalaj! Zabiłeś człowieka! Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Co? Co chcesz? On tam stoi. Kto? Nic mu się chyba nie stało. Co jej zrobiłem? No co? Źle? Nie więcej, wszystkie są takie same. Dupę ma. Tutaj zrobiłem coś, nie tak? Źle? Mówię nie! Nie, nie, nie! Powiedziałem nie! Co się stało? Chyba nas pan puknął. Spierdalaj, gnoju. Sam spierdalaj!
Myślałem, że już nie przyjdziesz. Co się stało? Nic, nic. Przewróciłem się. Dlaczego się spóźniłaś? Nie mogłam trafić, ale... Co ci się stało? Strasznie mnie boli głowa. Chodź. Halo? Tak, to ja. Tak, znalazłem ją. I nie, on jest bardzo zajęta. Mhm. No wiesz, no, uczy się, pracuje po południu. Jest kelnerką. Co? No tak, kelnerką jest. Bardzo elegancki restaurant. Tak. Nie, wszystko jest w porządku, nie martw się. Dobrze jej idzie na studiach. Nie może podejść. Nie może podejść, bo pracuje. No nie może. Kazała cię ucałować. No a ty jak się czujesz? No i na początku gdzieś mnie wywiozło. Potem zapytałam o drogę, jakaś kobieta kazała mi wsiąść do metra. Potem jakaś inna mówiła do mnie w drzwi nogi i kazała mi wsiąść do autobusu. A tam jakaś staruszka kazała mi się całować z kierowcą. To jest kompletnie bez sensu. A co z tymi kluczami? Oddałaś te swoje klucze? No oddałam. I co teraz? Nie wiem, chyba powinnam wracać do domu. Po co? Muszę. Nie musisz. Nic nie musisz. Zrobię ci t-shirt z napisem nic nie muszę. No dobra, a gdzie będę mieszkać? Jacek, mój kumpel, kompletny debil, ale ma mieszkanie i co ty na to? Zostaw mnie tu na chwilę, dobrze? Zaraz, co ty zwariowałaś? Tutaj, teraz? Ale proszę cię, ja muszę coś załatwić. Co ty tutaj robisz? Znalazłem cię. Chodź. Szukałem cię cały dzień. Po co ty za mną jeździsz? To jest ten twój kochać z wakacji, tak? Nie, kolega. Chodź, zabieram cię. Misiu, ty nic nie rozumiesz. No ale co? Znowu zaczynasz, ja ciebie nie kocham. Jak to? No po prostu, nie kocham cię. Ale dlaczego? Misiu, to nie jestem ja. Na pewno? Mam ci to jeszcze raz powtórzyć? Nie. Uważaj na siebie.
Jesteś ranny? Nie. Dlaczego buczysz? Masz dwie ręce, dwie nogi? Czego się boisz? Ja? A co pan tu robi? Zapomniałem, gdzie mieszkam. Wszystko pamiętam, a adres. To może podwieźć? Może, tylko nie pamiętam gdzie. Poszukamy. Proszę. Daleko jeszcze? Sam już nie wiem. Widziałeś? Co? Nie widziałeś? Ale czego? Tam szła żyrafa. Gdzie? Tam! Przecież nic tam nie ma. Ale była, naprawdę, widziałam. Dobra, dobra, chodź. Jest zimno, noga mnie boli. Nie wierzysz mi, tak? Nie, wierzę ci, wierzę ci. Widziałaś żyrafę, tak? Tak. I co, jak wyglądała? Normalnie, jak żyrafa. Aha, ale była taka duża, czy raczej może taka maluteńka? Raczej taka duża, jak żyrafa, normalnie. Tak? Tak. Pewnie szła do kina. Zamknij się. Albo do sklepu po papierosy. Zamknij się. Może... Zamknij się. Daleko jeszcze? Tęsknoty, uśmiechów, radości i burz. Lecz nie ma niestety, o ludzie, czy wiecie, nie ma niebieskich róż. Ja znam takie oczy niebieskie i duże, tam nieba swój lazur składali od lat. I w oczach tych widzę niebieskie dwie róże, o których zapomniał świat. Thank you.
Thank you.